I dzień dobry, witam wszystkich. Kontynuujemy Echa Przeszłości, misję dziedzictwa w XCOM 2. Misja czwarta zakończona, teraz rozpoczynamy misję piątą. The police station was the last major landmark on the edge of town. Map aside, we knew people had flocked to police stations, army barracks, any place they thought might protect them from the aliens. A lot of people made their last stand in those places, and I wasn't looking forward to walking in on a massacre. Still, we had to know for sure. As we got closer, it was clear the aliens had already set up inside the station. Between Advent and the usual suspects, the entire place was crawling with hostiles. Whoever tried to hole up inside had definitely put up a fight. There were still fresh plasma burns smoldering when we got there. Tu jest Skyranger? Naprawdę? Tu jest... posterunek policji, 13 posterunek, tak. Który musimy odbić. No to teraz pytanie, bo dostałem te kombinezony. W poprzedniej misji sobie wybrałem pod koniec ulepszone kombinezony i czy oni mają teraz rakiety? Tak, mają rakiety. To był dobry wybór. To był dobry wybór, żeby te kombinezony wziąć. Tutaj jest hak, świetnie. Snajperka ma haka. Ma haka. A tutaj jest gołąb. Pamiętajcie, że ptaki nie są prawdziwe. One wszystkie zostały zastąpione przez rząd, przez drony. Ptak, taki gołąb, nie jest żywym organizmem. W środku znajduje się mikrofon, kamera i głośnik. I on nas szpieguje. No dobra, rozpocznijmy sobie tą misję. Standardowo porozkładamy żołnierzy jakoś dookoła tutaj. Żołnierzy, partyzantów. Bradford. Są już. A dzięki temu, że ich zobaczyłem, to nie będą mieli przynajmniej szansy na to, żeby załatwiać mi tutaj cywilów, tak? Ale już niestety widzę, że jest tutaj dwóch lancierów. Strefa śmierci by tu dobrze zadziałała na nich. No niestety nie wykorzystałem tego. W takim razie zaraz będzie trzeba chyba wykorzystać zamiast tego dużą ilość materiałów wybuchowych. Bardzo dużą. Wystrzel granat plazmowy w to miejsce. To powinno, nie wiem czy to zlikwiduje tylko tą kolumnę, tak? Chyba nie zniszczy tej kolumny. Rakieta tak samo tego nie zrobi, więc równie dobrze mogę po prostu granatem to strzelić. Strzelić, rozwalić, nie? Dajesz. No niestety stoi ta kolumna, tak? Już jednego ciężkiego lancera zaraz będę mógł rozwalić. Tutaj jest elitarny żołnierz, który jest pozbawiony osłony. Ale to był błąd, źle się ruszyłem. Ach! Tutaj jest 100% szans na trafienie. No dobra, załatw go. Super! I jestem nieco zawiedziony tym, jak te misje wyglądają, trzeba to przyznać szczerze, ale z drugiej strony podoba mi się to, że tutaj postawili właśnie na takie smaczki, jak te właśnie bronie, nie? Na przykład nowe. Przenieśmy się tutaj, to będzie darmowy ruch, więc teraz będę mógł jeszcze do niego strzelić i oczywiście wywołałem kolejnych. No. Oczywiście wywołałem kolejnych. Miękki spust, darmowa akcja. No, troszkę miałem szczęścia. Tutaj znowu, są przeciwnicy. Być może warto jeszcze jednym granatem tutaj walnąć, tylko że zaraz zabiję tutaj niewinną osobę, która się tam kryje. W ten sposób zniszczę tutaj osłonę i
temu zniszczę osłonę i definitywnie pozbędę się tego Lanciera, tak? Chociaż nie wiem, czy temu tą osłonę zniszczę, ponieważ on stoi w takim miejscu. Jeżeli tak, jest przez tą kolumnę niezniszczoną kryty. Wystrzel granat zapalający. Może to by miało większy sens tutaj? A dobra, nie będzie. Ten się pali. Podejdę w to miejsce. I widzimy tego tutaj. Możemy mu zrobić szaleństwo. Nie wiadomo, czy on teraz nie zabije cywila, tak? Przez to. O, zamordowałem go tym. Nie spodziewałem się, że zginie. No dobra. Dajmy teraz protokół wsparcia centrali. On będzie tego potrzebował. Tutaj jest tarczownik. On na pewno nie będzie strzelał, tylko będzie, tylko włączy tarczę. Tutaj jest ten spalnikiem, jest jeden żołnierz i jest oficer. Jeden z nich na pewno będzie strzelał do ludzi. Być może też zrobi to ten tarczownik, znaczy ten podpalacz. I to będzie najgorszy przebieg akcji tutaj. Mogę włączyć tryb strzelania w biegu, ale wtedy by musiał i tak się wystawić na ostrzał w jakiś sposób, ponieważ w żaden sposób tutaj nie mogę zrobić tak, żeby ten facet się stał żółty, nie? Ten tarczownik. Ktoś tu będzie żółty, ale... O, albo mogę go mieczem pociągnąć. Pytanie, czy chcę tak ryzykować. Chciałbym zauważyć w ogóle, że wybrałem sobie ten wyższy poziom trudności, a wtedy jakoś tego nie odczuwam, żeby było jakoś strasznie trudno, nie? Może skorzystajmy z wabika. No i ten jeden już zmarnował swój ruch. Teraz podpalacz będzie podpalał wabik. Nie trafił. Wabik nie żyje. Ja też wiem, jak wygląda kolejna grupa wrogów przynajmniej. No i podejrzewam, że skoro są tutaj cywile, to jeszcze będą ci bezimienni, tak? No, spoko, tarczownik. Osiem do 10. Ten ma akurat 9. No właśnie, to jest problem, nie? Że... Doprowadziłem do tego, że pieprzony tarczownik wytworzył swoją tarczę. To jeszcze stanął w takim miejscu, że jakbym chciał go walnąć jakimiś materiałami wybuchowymi, to musiałbym cywila zabić, nie? Ech, cholera. Spróbujmy najpierw tak. No nie wiem, czy jak tutaj nie stanę, to nie wywołam tych robotów, które gdzieś tutaj są, tak? Spróbujmy. Wywołam ich. Kurde, jeszcze na górę poszedł.
sklep, tak? Stoi ona w złym miejscu. Uwaga, że naważyłem sobie trochę bigosu tutaj, prawda? Wewnętrzny ogień ignoruje tarczę. Wewnętrzny ogień zada 5 do 7 obrażeń, więc ma szansę tego tarczownika czyścić tutaj. A co to daje? Obszar w kształcie stożka. Strzelić? Mogę? Okej. Okay. Może to nie jest głupi pomysł? Czy też cywilów będę zabijał w ten sposób, nie? Tarczownika. Skąd ja zobaczę tarczownika? Stąd może zobaczę tarczownika. No, proszę, 6 co najmniej. No i wyszło 5. No i wyszło 5, ale rano. No i wyszło 5. No i wyszło 5. No i wyszło 5, ale teraz wyrzutnym rakietem mogę go załatwić tutaj. Dobra, zróbmy tak, trudno. I wywołałem jeszcze bezimiennego, tak? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Strzelałem z rakietnicą po prostu. Wtedy będę miał większą szansę na trafienie. Rozwalone. No, przeniosę się tutaj. Oczywiście to jest ryzyko, ale muszę ofensywnie zagrać teraz, żeby przeciwników tutaj poniszczyć trochę, nie? 3 do 6. Proszę, daj mi 4. A, mi 7. Okay, kolejne. Teraz mogę granat zapadający zastosować i to zniszczy bezimiennego, a temu poważnie poprzeszkadza. Także zróbmy to. Teraz pytanie, co te mechy tam zrobią. Jeszcze jeden bezimienny. Okej. Okay. Wskazał na Bradforda. granaty. Dobra. Słabe to było. Oczywiście punkty mi musi odjąć. Ten co zrobi? O, ten już poważnie zaatakował. I podpalenie będzie. Dobra, nie trafił. Ten nic nie zrobi. Naprawdę? O, panie.
police were in no position to fight a war, much less an alien invasion. Don't get me wrong, a lot of them tried, but most of them didn't live long enough to do any real damage. The situation here was a little different. There were a lot of dead aliens piled up. More than usual, anyway. No okej, muszę coś tutaj w związku z tą sytuacją przedsięwziąć, tak? Dobrze, że się postawiali tak, że można ich w sumie w większość z nich trafić jednym granatem. No tutaj ten bezimienny chyba pozostanie nienaruszony, ale wolę, żeby trafiło robota niż tego bezimiennego, więc wal. Dobrze. Teraz tak. Mogę próbować w tych czyścicieli walić tutaj. Mogę też. O, działkiem rozrywacz w taki sposób. To postrzeli wszystkich. Strzelaj. Pięknie. I 100% tutaj będzie. Z racji tego, że będzie tutaj 100%, to mogę przy okazji się jeszcze ukryć. Doskonale. Uratowałem kobietę przez ścianę! Tak, przez solidną ścianę. Ona telepatycznie wie, że ja tu jestem. Albo tak, nie wiem, Bradford tak zapukał. Możesz już iść. No spoko. Ja już wiem, że tam jest sektopod. Dużo mojej broni wystrzelałem, ale chyba nic nie szkodzi, ponieważ mam jeszcze trochę tej broni. Trochę szkoda, że nie mam broni tej granatu jem, nie? W tej chwili już. Tam się ruszyli. I aktywowali się w ich turze. Of plasma grenades. Which side was responsible wasn't clear, but someone had torn this place up, and it looked like everyone involved paid the price. Pozycja. I kluczowe jest rozwalenie tego sektopoda w tej chwili, więc zróbmy z nim porządek. Najpierw zerwanie pancerza granatami. Mam oczywiście anabiozę, którą mogę zastosować wobec sektopoda. Nie wiedziałem, że to działa na jednostki, że tak powiem, mechaniczne. Ty się musisz uleczyć, to było konieczne. No dobra, skoro mamy taką sytuację. Niestety z haka nie mogę skorzystać jeszcze. Skoro mamy taką sytuację, to mogę się troszkę tutaj... troszkę tutaj mam więcej pola do manewru. O, zabijmy tego gościa. Żeby znowu jakiejś kurde głupi tarczy nie stawiał. Będzie miękki spust? Nie, są bomby w dół za to. Jest darmowe przeładowanie. Jakby co, to możemy, mogę w takim razie snajperką stąd jeszcze odejść. Ten będzie mógł strzelić tylko do sektopoda. Odejść strzał z karą celności do minus 15, jeśli trafisz cel automatycznie strzelisz ponownie. Czy warto tak zaryzykować?
Nie było warto tak zaryzykować. Nie było warto tak zaryzykować. No niestety. Nie opłaciło się. A teraz jest przynajmniej 100% szans na trafienie w tego, tak? Bo ma cały graficzny na sobie. Jeszcze jest gdzieś tutaj ten mech, nie? Zwykły. Jakie twarze tu są. Na ścianie. Gdzie mogę hakiem się przenieść? Na górę. Pytanie tylko, czy na górze na przykład będę widział tego, bo jeżeli tak, to to jest dobre miejsce. Ale hak jest darmowy, więc, więc próbujemy mimo wszystko. Tak, widzi go. Dobrze, zabij go. To chyba wydawało mi się, że z tej strony miałeś lepsze tutaj pole. Widoczności do tego gościa, no ale dobra. W sumie ty jesteś Bradford, to ja ci nie będę mówił, jak masz strzelać to. No i strzelamy. Już myślałem, że nie trafiła. Ale jak? Przez 100% było, nie? Strzelaj. Tylko żebym się nie rozpędził, bo tutaj anabioza musi być zaraz. I to jest ostatnia postać, no to anabioza. Pięknie. O, jeszcze może ruch zrobić. No to warte zrobimy. Poczekamy, może ten mech wyjdzie. Strzela do niego? Tak. Nie trafiła. I mech postanowił jakiegoś Shona zabić. They didn't have to stop here. Didn't have to make a stand. But for whatever reason, I guess they had finally had enough. They knew what was coming, and they stood and faced it down, right up until the end. Pytanie teraz, czy starczy mi siły ognia, żeby rozwalić obydwu, nie? Ten ma jeszcze tarczę, czy tę zbroję, tak? Czy ten może ściągać zbroję, czy on ma taką umiejętność? Ma, jest rozrywacz, więc... Więc ten może strzelić do niego. Jest niewielka szansa trafienia, ale przynajmniej nałoży na niego ten celownik holograficzny, czy tak? Dobra, strzelaj. Nie trafił. Nie trafi. Ten też jest rozrywaczem. To może ten trafi chociaż co? Czy ona? No, wybitnie, w końcu. I tutaj mamy strzał. 7 do 9 obrażeń, ten ma punktów zdrowia. Akurat 9. To może być za mało. Zatem nie wiem, czy on... Bradford nie znajduje się w polu rażenia wybuchu tego, więc może lepiej będzie odejść. Chodźmy tutaj. 8 do 10. Ty masz większą szansę go zabić, więc strzelaj. Nie wyszło. Jak działa to bomby w dół? Zabicie znajdującego się niżej wroga za pomocą broni typu wielkokalibrowy wyborowy kosztuje tylko jedną akcję i nie kończy twojej tury. Czy ten wróg znajduje się na dole? Chyba tak. Bo z tym sektopodem to nigdy nie wiadomo, bo on jest wysoki, ale w sumie nie zdąży wyprężyć swoich nóżek, więc zakładam, że także znajduje się na dole. Muszę pytać, czy sokolem okiem mogę tego załatwić. 12 do 15, ale on ma dosyć dużo punktów zdrowia, musiałbym go najpierw osłabić czymś. No nikt już tutaj nie ma materiałów wybuchowych.
Za to ona może zniszczyć tego sektopoda z zwykłym karabinem. Wróg zabity. Podgląd celu. No dobra, spróbujmy. Pięknie! To nic, że hit the armor. 8 do 10, ten ma akurat 6, 2 pochłonie, więc zginął. To jeszcze nie są wszyscy. Prawdopodobnie zaraz wypręży się jakiś cywil. Bunch of civilians were willing to stand up to Advent knowing they didn't have a chance in hell. What would history have said about us if we had turned and run away? None of us had any intention of leaving that place before the aliens paid for what they had done. To jeszcze nie jest koniec. Spróbujmy zatem wykryć, czy być może ktoś tutaj się jeszcze nie kryje. No, nie wykryłem tutaj nikogo. Przeskanowałem za to paru cywilów i zdaje się, że nie są bezimiennymi, tak? Tutaj jest grupka, która się w ogóle nie ruszała wcześniej. Pytanie, gdzie pobiegną. Chyba pobiegli tak, że będę mógł ich tutaj załatwiać dość łatwo. Jest strzał z pistoletu. Strzał z pistoletu go nie zabije niestety. Może w takim razie lepiej granatem rzucić, ale nie, to, ten granat też. No chyba, żebym tutaj strategicznie rzucił granat i rozwalił zasłonę, tak? Ale to jeszcze się zastanowię, czy... To właśnie chcę zrobić. Ciężki lancer, mogę szaleństwo wywołać u niego. A, zróbmy tak. Sześć obrażeń. Strzelił do kolegi, nic mi nie zrobił. Czyli ścianę rozwalił przy okazji? Tak, rozwalił ścianę, bardzo dobrze. Więc mam większe pole do manewru teraz. Co to znaczy w praktyce? W sumie nie wiem. Co to jest za granat? Granat błyskowy. No dobra, strzel do niego, bo to w sumie chyba najlepsze, co możesz zrobić w tej chwili. O, tu jeszcze wyrzutnie rakiet mam. Którą zniszczę osłonę temu i zniszczę tego gościa tutaj po prawej. Użyjmy tego. Chowanie się za tym biurkiem nie było zbyt mądrym pomysłem. Pięknie zatańczył. Kapłan teraz. Zaawansowany. Zaawansowany kapłan. Zaawansowany nie dokonał żywota. To jest ostatnia postać, która ma ruch. Jakim cudem cywil uratowany? Okej. Okay. Tutaj zrobiłem przygłożenie po prostu. But I suppose this whole situation is even sadder when you consider most of these aliens are just pawns in the Elder's game. Not that I feel bad for them.
But do you think the elders care how many of these things we killed? Taki... taka ukryta zapowiedź XCOM Chimera Squad teraz była, tak? Mieczem go. I kolejna misja ukończona. Może złoty medal jednak będzie. We cleared the police station and moved on as quickly as we could. There was nothing left of this town to save anymore. No one was in the mood to stick around and loot the place, but we grabbed whatever we could on our way out. Oczywiście, że kombinezony. Pewna ręka nietykalny. Grad pocisków, miotarz blasterowy, działko nawałnica. Tak, właśnie tak. Kontynuuj. No i będzie teraz przedostatnia misja szósta. Do następnego odcinku.